Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj nagrywam dla Was odcinek vloga z Mazur. Jestem w trasie Aventur dookoła Polski. Już byłam naprawdę w wielu miastach. Poprzedni vlog, który możecie zobaczyć tutaj, nagrywałam Wam z plaży w Gdańsku. Po Gdańsku miałam jeszcze wykład w Gdańsku, później w Warszawie, w Bydgoszczy. No i przyjechałam do Mikołajek na 2 dni, żeby odpocząć. I po tej podróży dookoła Polski, gdzie tak codziennie opowiadam na temat tego, jak powinniśmy się odżywiać i na temat tego, jak powinien wyglądać nasz styl życia, dochodzę do wniosku, że jednak najistotniejszy jest styl życia. Wystarczyłoby, żebyśmy zmienili po prostu jedzenie na pożywienie. Jeżeli zaczniemy zastanawiać się nad tym, po co coś jemy, co ono nam ma dać, czy to ma być nasza przyjemność, czy to ma być coś, co nas odżywia, czy jest tylko i wyłącznie pocieszycielem i przede wszystkim, czy to się wchłonie. I właściwie można by było zakończyć temat pożywienia. No i okazuje się, że właściwie po co nagrałam wszystkie filmy w mojej playliście, gdzie mówię na temat żywienia, ale nie o tym, bo każdy na pewno potrzebuje swojego sposobu odżywiania. Na pewno każdy potrzebuje pokarmu jako pożywienia i pokarm powinien temu służyć. Nie zadowoleniu, nie pocieszeniu. Od tego są inne sposoby. Natomiast powinien przede wszystkim służyć temu, aby nas odżywiać. Ale dzisiaj chciałabym powiedzieć na temat stylu życia, co jest niezwykle istotne i bez tego stylu życia niestety nic nam się nie uda. Można powiedzieć, że bez tego dieta również nie będzie skuteczna, co oznacza, że na pewno nie jest tak, że nie warto jej stosować, bo każdy jeden czynnik dodatkowy, który powoduje stan zapalny w organizmie, będzie dla naszego organizmu dodatkowym balastem. To, co jest bardzo ważne, to jest słońce, to jest zieleń, to jest przyroda, to jest to wszystko, co tutaj widać dookoła mnie. Jest po prostu cudownie. Tutaj jeszcze kaczki też pływają. Niestety ich nie widać, ale jak tak sobie siedzę spokojnie, to przypłyną kaczki. To jest bardzo ważne, żeby codziennie być co najmniej 1 godzinę na zewnątrz. Człowiek jest zsynchronizowany ze słońcem. Już mówiłam o tym w filmiku z Gdańska. Jesteśmy zsynchronizowani ze słońcem, a więc rano powinniśmy widzieć czerwone światło i idealnie by było wstawać wcześniej. Zastanawiałam się, teraz mamy czerwiec, o jakiej porze wstaje słońce. Otóż dzisiaj mi się zdarzyło wstać około godziny 3.30, już widziałam, że zaczyna się robić jasno. Słońce chyba wstaje około godziny 4 czy 4.30, więc idealnie by było się zsynchronizować również z porami roku, czyli w lecie wstawać wcześniej, kłaść się wcześniej około godzin 21-22, a zimą wstawać później, no i kłaść się chyba jeszcze wcześniej. A być może, że zimą potrzebujemy trochę więcej snu i trochę więcej odpoczynku, ale na pewno krócej jest jasno. A latem warto skorzystać z tego, że jest jasno i wstawać po prostu wcześniej. Zresztą też myślę, że takim najlepszym regulatorem tego wszystkiego byłby wyjazd pod namiot, co Wam szczerze polecam. Bez komórki, bez telewizora, bez laptopa, bez iPada, bez żadnych innych takich informacji, gdzie możemy się dowiedzieć, która jest godzina i zobaczycie, jak bardzo jesteśmy w stanie się zsynchronizować, jak nasz organizm potrafi się dopasować do rytmu pory dnia, do słońca, do jego wschodu i zachodu, ale również jak duże korzyści daje nam przyroda, to, że możemy pochodzić po mokrej trawie, to, że możemy pochodzić na boso. Słuchajcie, chodzenie na boso jest cudowne, bo my przez stopy przecież odbieramy mnóstwo bodźców. Osoby, które się interesują medycyną chińską, wiedzą, że na stopach mamy receptory dotyczące właściwie każdego organu w naszym ciele, więc powinniśmy jak najczęściej chodzić na boso, żeby te receptory stymulować. Potrzebujemy patrzeć na zielony kolor. Badania pokazują, że osoby, które wychodzą na spacer na zielone, są bardziej kreatywne, są bardziej twórcze, lepiej sobie radzą ze złością, agresją, depresją. Obniża nam się również poziom kortyzolu. Także to są wszystko bardzo ważne czynniki, które działają przeciwzapalnie. A czy przypadkiem nie mamy w dzisiejszych czasach dużo stanów zapalnych? Okazuje się, że cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, osteoporoza, miażdżyca, to są wszystko choroby związane ze stanem zapalnym i o tym też bardzo dokładnie mówię podczas mojego szkolenia Dietoterapia w chorobach. Wkleję Wam tam link na dole. Zapraszam Was na to szkolenie, dlatego że tam naprawdę jest mnóstwo informacji na ten temat i uczestnicy poprzedniego szkolenia oceniali je jako jedno z najlepszych i myślę, że właśnie dlatego, że
wreszcie ktoś zwraca uwagę na styl życia. My tak bardzo się czasami koncentrujemy na diecie, na suplementach, na tym, żeby ta dieta była taka restrykcyjna i trudna, a zapominamy, że są dużo ważniejsze rzeczy właśnie jak słońce, jak zieleń, jak przyroda, jak to, co tutaj słychać, dźwięki ptaków, to, że można popatrzeć na kaczki. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, kontakty międzyludzkie. My o tym też zapominamy, często zamykamy się w swoim własnym świecie, w Facebooku, Instagramie i mamy takie pozorne znajomości, czyli osoby, które znamy tylko i wyłącznie z Messengera i tak się z nimi kontaktujemy. Człowiek potrzebuje kontaktów międzyludzkich. Zobaczcie, że kobiety, które pracują w jednym biurze, często synchronizują ze sobą menstruację, a osoby, które się nie lubiły pracując ze sobą, po pewnym czasie zaczynają się lubić. Nawet ludzie, którzy dla siebie wcześniej śmierdzieli, zaczynają dla siebie pachnieć, więc coś w tym jest. My się często desynchronizujemy z najbliższymi, bo spędzamy z nimi mało czasu, zaczynają nas denerwować, a spędzamy coraz więcej czasu w pracy. I tutaj ważne jest stosowanie tej zasady 3 razy 8, 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku. Przy czym w odpoczynku mieści się oczywiście czas dla rodziny, czas dla domu, spacer, czas na hobby. No to jest wszystko coś, co robimy poza tym fizycznym czasem, którym pracujemy. No zupełnie inaczej się na pewno ma do kobiet, które po prostu są w domu, które nie chodzą fizycznie do pracy, które zajmują się dziećmi. Więc tam bardzo ważne jest, aby po prostu znaleźć czas dla siebie, żeby znaleźć tą godzinkę w ciągu dnia dla siebie, poprosić kogoś o pomoc, żeby nam się zajął dziećmi i żeby można było się po prostu tylko sobą zająć. Bardzo ważne jest również pozytywne nastawienie do życia, bo z złych myśli, odkarmienie się złymi emocjami nigdy nic dobrego nie przychodzi. Dlatego, kochani, bądźcie zawsze dobrej myśli, bo przecież po co być złej? Zło najczęściej przyciąga złe wydarzenia, przyciąga nam pecha. Znacie na pewno takie powiedzenie, a nie mówiłem. No to przecież lepiej by było sobie coś wywróżyć, coś dobrego i powiedzieć, a nie mówiłem. Mnie pomaga tutaj zawsze taka modlitwa. Boże, urzecz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego. Dzięki temu po prostu nie stresuję się rzeczami, na które nie mam wpływu, z którymi nic nie mogę zrobić, a które niepotrzebnie napędzają mi kortyzol, a co za tym idzie później w dalszej konsekwencji wiele różnego rodzaju chorób, stanów zapalnych. Na przykład podwyższony permanentnie kortyzol ma taką również niefajną rolę do spełnienia, jak wypłukiwanie wapnia z organizmu, a co za tym idzie również zwiększone ryzyko osteoporozy, zwapnienia w organizmie, zwapnienia tętnic, ale również innych stanów zapalnych, dlatego że kortyzol w dłuższej perspektywie działa tak silnie przeciwzapalnie, że nasz organizm po prostu traci odporność swojego organizmu i jest większe ryzyko infekcji. Więc po co być złych myśli? Lepiej być dobrym, bo dobro przyciąga dobro, dobro łagodzi i kochani, przytulajcie się, dlatego że przytulanie wydziela oksytocyny, ale również powoduje wydzielanie się endorfin, hormonów szczęścia, a one zawsze będą obniżały poziom kortyzolu. Dlatego najlepszym sposobem na to, żeby zbliżyć się z powrotem do swoich najbliższych, od których oddaliliśmy się w wyniku desynchronizacji, będzie po prostu spędzać z nimi czas. Idźcie razem na zakupy, idźcie razem na spacer, idźcie razem poćwiczyć, idźcie razem z dzieckiem na spacer, pobawcie się razem z dzieckiem. Śpijcie razem o tej samej porze w jednym łóżku, przytulajcie się do siebie. My po prostu często staramy się zrobić tak coś ekonomicznie. Ty zrób to, ja zrobię to i spotkamy się za 10 lat. Tylko że za 10 lat niestety może już nie być szansy na to, żeby coś dalej realizować. Kochani, pięknego dnia Wam życzę i lajkujcie, jeżeli Wam się film podobał. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku.